Asahi ER5, jak można zauważyć, rocznik bodajże 2004 czy 5. I tak, to jest akurat, no nie jeżdżę wszystkimi, tym motocyklem się przejechałem przed pracą. Z jednego powodu, zaraz powiem, gdyż jak właściciel przywiózł, też na to zwróciliśmy uwagę przy rozmowie. Teraz już nawet tego nie widać, ale jeszcze troszkę zostało, mnóstwo białego, takiego jakby nalotu, osadu, nie? No cóż to jest? No nic innego jak wilgoć. Być może jest cień. Szanse, że był przepalany w zimie i po prostu. Wentylator się włączył, no ale silnik, skrzynia biegów, wszystko jest zimne, różnica temperatur i robi się takie mleko. Przejechałem się w celu rozgrzania go, myślałem, może zajdzie. No nie zaszło całkiem. I druga sprawa też, no akurat pozytywna, tej przejażdżki, pozytywna, że przynajmniej wiem, o co chodzi. Nie jedzie to za cholerę tak, jak powinno. R5 powinna całkiem nawet, jak na taki mały motorek, dawać radę, a tutaj zdecydowanie nie chce. I to nie dlatego nie chce, że jakiś tam jest zblokowany czy coś, tylko on po prostu to jakby chyba nie idzie na dwa, wszędzie, w każdym zakresie obrotów. Tak, słychać po nim, że niechętnie. Nie, że nie ma mocy, tylko po prostu dziury w mocy są spore. O, to jest najlepsze określenie. Dołki tak zwane. I tak, co do zrobienia? Na pewno gaźniki, dołożenie filterka paliwa, płyny, o-ringi tutaj te na kanałach wodnych, w głowicy. Do sprawdzenia zawieszenie, a czy zawieszenie chyba jest do zrobienia. Główka ramy do sprawdzenia, łożyska w kołach, koła wyważyć. Też właściciel chciał także taki pełen przeglądzik, świece i te sprawy, o czym zapomniałem. No to wiadomo, jest w notesie, wyjdzie po kolei. Więc co, rozbieram. Pierwszy temat, gaźniki, bo już troszkę troszkę się tam ich uzbierało. Sobie wrzucę pakiecik. No i tak mi wszystkie nie wejdą, ale no. Jedna, że tak powiem, runda w gaźniki. Także co, odbieram telefon i działam z tematem. Dobra, gaźniki się myją. To myślę, popatrzmy co i jak. A może byś lampkę wziął, coś będzie lepiej. A to jak już tu jestem, to może co innego. Nie na stole leży. Przy motocyklu. Także jeszcze nie to. Dobra. Tak wygląda silnik w środku. No wygląda jak wygląda. Ale taki kurny. Jakiś. Tutaj gdzie świece, gdzie chłodnica. Taki trochę zabrudzony. To tam. Nic groźnego, że tak powiem, z rzeczy takich troszkę upierdliwych. To właśnie te gniazda, gdzie są kanały wodne, tutaj jedno, po drugiej stronie drugie. Troszkę zabrudzone, troszkę tam będzie trzeba to jakoś ładnie doczyścić, bo tam o-ringi tylko są, żeby to uszczelnić. No i dlaczego to mówię o tym? O, tak będzie. No tak wyglądają te króćce. Silikon to raz, na dwa, że dość mocno korozja tutaj zaawansowana. Czy będzie jakoś ładnie coś wmontować tam na śrubokręcie, jakąś szmatkę i wyczyścić, bo inaczej to raczej o-ring nie utrzyma tego wycieku. Co do łańcucha? Na boki jak na boki, ale też od koła odchodzi. Wymieniam łańcuch tutaj, to nie ma tematu, żeby go zostawić, wykręcę świecę, zawory to wiadomo ustawię później, skuję stary z nowym, łańcuszki i założę świeży. Jakoś to będzie trzeba tam ogarnąć, żeby te o-ringi trzymały w tej głowicy tak powinny. No szału nie ma, ale no ale jest jak jest, co poradzić. Łańcuch już na swoim miejscu, wisi sobie na krętaku płaskim. Tamte miejsca, gdzie wchodzą jakby te magistrala wodna, wyczyszczone. A to może pokażę, że wyczyszczone. A jeszcze właśnie co do tego. O-ringi. Na te rureczki dwie i na termostat. Też potrzebne, bo to się robi wszystko. Znaczy lubi, no nie, że za każdym razem, ale bardzo często po skręceniu zaczyna w różnych miejscach
płynem sączyć, także teraz będzie tak, jak ma być. Widać tam, że wyczyszczone, o właśnie, widać. Stary płyn, który tam się troszkę utlenił. Świece, 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 to też jest ciekawostka. Świece może i zmieniane były. A czy te na pewno są do niego z piłowanym czubkiem? Nie powiedziałbym. Więc świece będą nowe założone. Poskręcam sobie górę. Później do sprawdzenia zawieszenie, główka ramy, łożyska w kołach, hamulec tył i takie tam różne. Tu już mówiłem, że pomyte wałeczki, wszystko, mostki. Mostki tak leżą byle jak. No bo znając kilka liter alfabetu, można już w miarę ogarnąć, o co chodzi. Gaźniki umyte, jeszcze sobie muszę dyszę wolnych obrotów ogarnąć. Wczoraj już było późno, także będą mi dysze. Gaźniki wymyte, wyczyszczone. Więc się poskłana, pokrywa również. Także można składać. Dobra, złożę ten rozrząd, ustawię zawory. No i co? Będzie schło. A później reszta. To złożony. Jeszcze bez napinacza. Widać, że go nie ma. O, widać. A już jest łańcuch bardziej napięty niż poprzednio z napinaczem. Ciężko ruszyć na boki, a o odciągnięciu od kół można zapomnieć. Także warto sobie zerknąć od czasu do czasu w takie tematy. Jak widać, wałeczki przesmarowane, tam gdzie się jeszcze polało pod mostki. Także nic tu na sucho startowało nie będzie, bez obaw. No co? Założę napinacz. Pokręcę kilka razy silnikiem, ustawię luzy zaworowe. Pokrywa, magistrala wodna i lecimy dalej z tematem. Oliwką już zalany. Dobrze jest, nic się nie leje, nic nie cieknie. Koreczek nowy, tamten jakiś taki przekręcony był. Niewyraźny, że tak powiem, z wyglądu. Zawieszenie zostaje. Nie leje, także nie ma potrzeby. Główka ramy już minimalnie zaczyna być czuć. Ale jeszcze jedna sprawa, która wyszła. Klocek. No klocek też szału nie robi. No ale gumka wyszła spod tłoczka. No chyba i klocki się weźmie świeże, bo jak już zrobić to raz i z głowy. No tego już za dużo nie zostało. Milimetr dosłownie. No, nie więcej. Drugiego jest więcej, no ale tego od strony, gdzie nie ma tłoczków, to już jest blacha. Także zostaną klocki jeszcze świeże. No i rozbiórka zacisku, bo znaczy zostaną świeże. No będą założone nowe klocki i rozbiórka zacisku, bo gumeczka wylazła. Także to tak wyszło jeszcze po rozkręceniu. Koła wyważyć, łożyska w porządku w kołach, przynajmniej w przednim. Tylne będzie niebawem. Dobra, działam dalej. No więc będzie pierwsze odpalenie. Główka ramy wymieniona, zawieszenie, tak jak mówiłem, zostało. Hamulec zrobiony. Pozostałości główki i hamulców. Zacisk. Nie lubię tego słowa, ale może tak powiedzieć zregenerowany. Chociaż wiadomo, jak ta regeneracja w naszym pięknym kraju wyglądają. Turbiny, DPF-y, dwumasy i te sprawy. Tłoczki wypolerowane, gumki, wszystko weszło w palcach, nasmarowane prowadnice, gdzie chodzi, blaszka, po której klocki się ślizgają również. Wszystko wymyte, wyczyszczone. Jest dobrze. Benzynka odkręcona już jakiś czas. Podpięta, ale czy odkręcona? Odkręcona. Więc wakuometr. Pewnie się okaże, że akumulator słaby. Podpięty, podpięty. Wakuometr jest. No ty co mi tu strajkujesz znowu? Stacyjko. O, jest stacyjko. Jest sanie. Jest rozrusznik. Rozumiem, bańkę obcieram ku. Co wisi? Płyn chodniczy zalany. Żaden wyciek się nie pojawił tam z tych miejsc, gdzie są o-ringi, gdzie jest uszczelniony na o-ringach. No to próbujemy. Jakiś tam chęć była, ale jeszcze mało. Bardziej co mnie ciekawi, to czy moc w nim wróci, bo on tak niechętnie chodził, nawet jak do właściciela dzwoniłem, to mówił, że też mu się to nie podoba, że taki mało chętny do przyspieszania. Dobra, niech sobie pyka chwilę na sani, niech się rozgrzeje. Idzie na dwa, chyba da. I zobaczymy, co tam wyjdzie. Nie jest najlepiej, nie?
troszkę rozjechane. No to dobra, patrzcie w którą stronę, czy dobrze, czy nie. No chyba gorzej, nie? To w drugą. Przepustnice klapły ze sobą, w jedną i w drugą stronę. Chyba dobrze, co? Dobra, jeszcze go tak rozgrzeję solidnie, już jest fest ciepły, ale tak jeszcze bardziej, żeby był ciepły. I co pozostanie? Hamulec tył ogarnąć. Poskładać plastiki. No i jeszcze tam zerknę w zeszyt, bo mogę czegoś nie pamiętać. Ale jest fajnie, idzie równiutko. Same pozytywy. Był jeszcze temat braku tylnego hamulca. Szczęki są grube, także wystarczy pewnie regulacja. I wyważenia kół. Przód wyważyłem, nie, był ściągnięty. A teraz tył. Jak widać, już zero jest, ale jeszcze, żeby nie było. Co wyjdzie? 1,5 kg? No, także jest luksusowo. 25 gram. Dobrze jest, dobra. Składam ten tył. Zbiornik, dwa plastiki, kanapa i gotowy. Tak to wygląda. Przejażdżka była, dziury w mocy znikły. Ale dalej olej jest brudny. Znaczy brudny, no wilgoci sporo. Mam nadzieję, że to tylko ten temat, że był w zimie odpalany. Nic poważniejszego. Jaki na to jest, że tak powiem, sposób? No jeździć. Wygrzać to po prostu, aż odparuje. No innej rady nie ma, albo zmieniać olej co chwilę. Odpaliło na zdjęcie, jak widać, z filterkiem. Porobione wszystko, całkiem sobie przyjemnie pyka. Też jedna sprawa, bardzo dużo brudu w układzie chłodzenia, ponieważ płyn nowy zalany z silnika poszło i się zrobił ciemny. No co będę komentował, jest jak jest. Dobra. Jak sobie chwilę popyka akurat, ta temperatura mu tam nie zaszkodzi. Jak się jeszcze wygrzeje trochę. Jeździć, obserwować. O.